Za nami kolejna edycja radomskich kazików, na które zaprosił Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska. Tegoroczne obchody odbyły się pod patronatem ordynariusza diecezji radomskiej księdza biskupa Henryka Tomasika, prezydenta miasta Radomia Radosława Witkowskiego, przewodniczącej Rady Miejskiej Kingi Bogusz. Już na początku pierwszego dnia kazików uczniowie i nauczyciele z publicznej szkoły podstawowej nr 4 w Radomiu zaprosili na spektakl Życie świętego Kazimierza Jagiellończyka, który został bardzo ciepło przyjęty przez młodych widzów. Po spektaklu zaprosiliśmy do udziału w grze miejskiej pod nazwą Szyfr Świętego Kazimierza, która miała początek w Resursie i, jak co roku, zgromadziła grono wiernych pasjonatów bogatej historii Radomia. Czas start! Powodzeń! Uczestnicy zmierzyli się tym razem z zadaniami dotyczącymi rzeźb, symboli Radomia, które nie tak dawno stanęły w przestrzeni miejskiej. Na zwycięzców corocznej zabawy z historią czekały cenne książkowe nagrody. Pierwszy dzień kazików zakończył wernisaż wystawy znanego radomskiego fotografa, malarza i grafika Jerzego Kutkowskiego, zatytułowana Kościoły Wilna. To 60 fotogramów pokazujących piękno nie tylko katolickich świątyń stolicy Litwy. Zdjęcia są wykonane w 2015 roku. Byłem tam przez tydzień. Mieszkaliśmy w Nowej Wilejce koło Wilna. Tam jest bardzo dużo Polaków, mieszka w tym miejscu. No i to był lipiec, bardzo gorąco, także warunki były bardzo dobre do fotografowania. I jak policzyłem, to robiłem nie tylko kościoły oczywiście, to sfotografowałem 15 kościołów. W galerii Resursa mogliśmy obejrzeć także grafiki Grety Grendajtes-Kowna, absolwentki Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa nosi tytuł Taktyki wojenne. Grafiki ukazują nie tylko prawdziwą wojnę, ale także nasze codzienne życiowe potyczki. Taktyki wojenne zawsze jednoznacznie nam kojarzą się z wojną, a więc z militariami, z agresją zbrojną, w której to ofiary są jak gdyby naturalnym podłożem tego wszystkiego, co się dzieje, tego okrucieństwa. Natomiast tutaj autorka dostrzegła temat wojny, który się dzieje na różnych, można powiedzieć, płaszczyznach życia. Życia ekonomicznego, politycznego, społecznego, kiedy dziecko już jak gdyby od najmłodszych lat spotyka się z zabawami, które są nacechowane agresją, przemocą, a kończąc na tym, że dorosły człowiek z rozmysłem właśnie wyklucza drugiego człowieka. Wystawa grafiki czynna będzie do 22 marca, natomiast ekspozycja fotografii do 29 marca. W drugim dniu kazików radomianie mieli okazję obejrzeć po raz pierwszy po renowacji najcenniejszy zabytek sztuki średniowiecznej Radomia, rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem z Bramy Krakowskiej. Następnie w Resursie odbyło się spotkanie z rycerzami Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza, połączone z prezentacją Korony Królestwa Polskiego.
Zakon został powołany do życia w październiku ubiegłego roku we Wrocławiu. Jego głównym celem jest podtrzymywanie tradycji narodowych i religijnych. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby wstąpić w wasze szeregi? I czy może to być ktoś innej narodowości? Oczywiście, jak najbardziej. My nie formułujemy tutaj wymogów natury narodowej, rasowej, geograficznej i innej. Jak powiedziałem, warunki są bardzo, że tak powiem, ostre i wymagające, to znaczy trzeba być katolikiem i monarchistą. Jest to zakon korony polskiej, czyli ma służyć polskiej koronie, idei polskiej korony. A jeżeli tej idei będzie ktoś chciał służyć z Ameryki, Australii, Czech czy Niemiec, to już nie odgrywa absolutnie żadnej roli. Drugi dzień święta patrona naszego miasta zakończył finałowy koncert muzycznych Kazików, konkursu przeznaczonego głównie dla młodych muzyków. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż poziom tegorocznych prezentacji był bardzo wyrównany. Laureatem muzycznych Kazików został zespół New Amsterdam, natomiast nagroda publiczności powędrowała do zespołu Zwierzyniec. Tylko pusty ląd, nie wiesz jak masz uciec stąd. Mleczne oczy, morowe serce, skórę jakby tonem pokrytą. Co się stało z tamtą dziewczyną? Tegoroczny koncert finałowy uświetniła swoim występem Aleksandra Świtka, laureatka Nagrody Muzyczne Kaziki z 2014 roku. Trzeci dzień Kazików rozpoczął w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem świętego Kazimierza spektakl w wykonaniu uczniów publicznej szkoły podstawowej nr 22 pod tytułem Być jak święty Kazimierz. Kolejnym punktem programu był wielki test wiedzy o Radomiu, który tradycyjnie towarzyszy obchodom święta kazimierzowskiego. W sali widowiskowej Resursy Obywatelskiej o zwycięstwo w 6. edycji konkursu walczyły 24 drużyny reprezentujące różne instytucje, stowarzyszenia i organizacje radomskie. W tym roku najlepiej z pytaniami dotyczącymi naszego miasta poradziła sobie drużyna Radomskiego Klubu Turystyki Rowerowej imienia Czesława Gossa, PTTK Organ. Zwycięzcy testu przekazali nagrodę polskiej szkole w Podbrzeziu na Litwie. Tradycyjnie fundatorem nagrody była Galeria Słoneczna. Po zakończonym teście przedstawiciele klasztoru ojców Bernardynów w Radomiu odebrali z rąk prezydenta Karola Semika statuetkę nagrody imienia świętego Kazimierza, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego. Klasztor ojców Bernardynów otrzymał nagrodę za zorganizowanie obchodów 550. rocznicy przybycia Bernardynów do Radomia. Dziękujemy za docenienie tego wkładu w życie duchowe, kulturalne mieszkańców Radomia na przestrzeni wieków.
Ta nagroda dla nas wszystkich ojców Bernardynów jest też również wielkim zobowiązaniem i zadaniem, abyśmy jeszcze bardziej gorliwie troszczyli się o przekazywanie tych wartości naszych franciszkańskich, chrześcijańskich. Na koniec trzeciego dnia Kazików zaprosiliśmy na koncert Prymacka Jabiesiada polsko-białoruskiej grupy Prymaki. Walaszy ty mnie, cyganka, rozkoszył się awiacanki, a kochani, a budacza, aj maja, gitara płacza. Walaszy ty mnie, cyganka, rozkoszył się awiacanki, a kochani, a budacza, aj maja, gitara płacza. W kolejnym dniu radomskich Kazików do udziału w korowodzie ku czci królewicza Kazimierza zaprosiła publiczna szkoła podstawowa nr 4 w Radomiu. Włączenie się dzieci i młodzieży szkolnej w tegoroczne obchody stało się okazją do połączenia zabawy i nauki historii tak, by dawały dużo radości i sprzyjały rozwijaniu historycznych zainteresowań. Ziemia ta jest dla mnie, Kazimierza Jagiellończyka, miejscem wyjątkowym. Jako syn królewski rządziłem koroną polską w zastępstwie swego ojca Kazimierza Jagiellończyka właśnie stąd, z Radomia. Następnie w resursie odbył się ciekawy, nie tylko dla pasjonatów historii, wykład profesora Dariusza Kupisza o Unii Wileńsko-Radomskiej, czyli początkach drogi do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W momencie, kiedy podpisywano ten układ Unię Wileńsko-Radomską, zwaną tak od tego, że najpierw ją w Wilnie zatwierdzono, a następnie w Radomiu. Wielkie księstwo, jak już mówię, nie dokonało ekspansji dalszej na wschód, ale tak czy owak było państwem olbrzymim. Łącznie z Królestwem Polskim mogło pokusić się o jakąś bardziej aktywną politykę wobec Krzyżaków. Czwarty dzień obchodów święta patrona naszego miasta zakończyła msza święta odpustowa w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem świętego Kazimierza, koncelebrowana przez biskupa Henryka Tomasika. Wpisani w dzieje miasta. Radomscy Bernardyni 1468-2018. Pod takim tytułem odbyła się w sali kameralnej Resursy promocja wydawnictwa i albumu powstałych w związku z jubileuszem 550-lecia przybycia Bernardynów do Radomia. Chcieliśmy w tym albumie zatrzymać to, co cenne, chociażby w związku z zeszłorocznym jubileuszem. Mamy w tym albumie na końcu rozdział poświęcony uroczystościom jubileuszowym. Wszystkie wydarzenia zostały sfotografowane, opisane, one zostają na wieki. Blisko 1200 osób wystartowało w tegorocznej edycji Biegu Kazików. Dystans 10 km najszybciej pokonał Artur Kozłowski. Trasę ulicami Radomia triumfator pokonał w 29 minut i 47 sekund. Artur Kozłowski wyprzedził Roberta Głowale, który przegrał tylko o 2 sekundy. Trzeci na linii mety był reprezentant Ukrainy Dmytro Didowodruk. Najlepszy z Radomian Mateusz Kaczor zajął 8 miejsce. W rywalizacji kobiet bezkonkurencyjna okazała się Ewa Jagielska, która ukończyła bieg z wynikiem 34 minuty 38 sekund. Warto dodać, że oprócz biegu głównego rozegrano wyścigi towarzyszące. Do rywalizacji w biegach dzieci i młodzieży oraz biegu charytatywnym przystąpiło ponad 600 amatorów tej formy rekreacji. Kolejne Kaziki za nami. Przyniosły wszystkim Radomianom wiele wzruszeń, radości i dobrze spędzonego czasu. Na następne obchody Święta Kazimierzowskiego zapraszamy już za rok. Kawa, ciastko i film za 10 zł, okej? Okay? Dźwięk, kamera! Poszła! Akcja! Kawa, ciastko i film. Za 10 zł. Cięcie! Nie. Więcej emocji. Wyobraź sobie ten piękny gmach Resursy. Wielokrotnie nagradzane filmy z całego świata.
wzruszenie widzów i śmiechy z końca sali. Chciałbym poczuć tą gorącą, pyszną kawę i smak słodkiego ciasta. Kawa, ciastko i film za 10 zł? Gdzie? Klub Dobrego Filmu w Resursie Obywatelskiej. W każdą środę o 12 i 18. Szczegóły na www.resursa.radom.pl oraz na Facebooku.